co możecie obserwować, było też takim naszym prezentem dla miasta, ponieważ myśmy je całkowicie sfinansowali. Udało się je bardzo szybko, ładnie w ciągu 2 miesięcy zrobić. Mam nadzieję, że ta nitka, którą w tej chwili zaczęliśmy robić na Powstańców, również będzie do września ukończona, a w przyszłym roku zrobimy następną. Sam obiekt Sky Tower ja bym bardzo chciał, podobnie jak ja i reszta wrocławian była bardzo dumna z tej budowy i żeby ten obiekt stał się symbolem naszego miasta. I za 20 miesięcy od dzisiaj, czyli naprawdę już niewiele czasu, powinni się tu pojawić pierwsi klienci. Obiekt przechodził różne etapy i był modyfikowany i do sytuacji rynkowej, i do tego, co się w naszym kraju stało wskutek kryzysu. Natomiast przy tego typu obiektach to nie jest nic szczególnego. Państwo tego nie wiecie, ale podobnie, o ile dobrze pamiętam, 3 albo 4 kolejne wersje Arkad Wrocławskich powstawały już w trakcie budowy i to samo się działo z Centrum Orląt. Natomiast już w tej chwili z samym Sky Towerem jesteśmy na takim etapie, że tu już się nic nie zmieni. Zresztą to jest praktycznie już wykonane. A nie wiem, na ile wspominał o tym inżynier Kozłów, jak będzie budowana wieża w przyszłości. Ponieważ tutaj pierwsze kilka kondygnacji, około 5, może 6, będzie robione metodą tradycyjną. Natomiast po ich zbudowaniu będzie zastosowana taka specjalna metoda ślizgowa, mianowicie Państwo widzicie, że już powoli wysokość dźwigów się kończy. W związku z tym będzie dźwig zamontowany na samym trzonie wieży i będzie rósł razem z wieżą. To pozwoli na taki unikalny efekt w naszym kraju, mianowicie od tego momentu po zbudowaniu tych pierwszych 5 kondygnacji każda następna będzie rosła w ekspresowym tempie. Szacujemy, że to będzie około 1 tygodnia. Także będzie nieprawdopodobny efekt. No i w 2012 cały obiekt będzie skończony, czego i sobie, i Państwu, i wszystkim wrocławianom bardzo, bardzo życzę. No szkoda, że sąsiedzi jakoś tak nasi tutaj obok trochę odstają od tego, ale mamy tutaj piękne jakieś jeziorko, także będzie też ładny widok. Dziękuję bardzo.